Okazuje się, że to ciekawe, ale tylko 10% użytkowników deklaruje, że wraca, że korzysta z programów lojalnościowych w kawiarniach. Mi się wydawało zawsze, że kawiarnia to jest taki sztandarowy przykład na realizację programu lojalnościowego. Okazuje się, że tylko 10% ludzi kojarzy, używa programów lojalnościowych w kawiarniach. 61% używa programów lojalnościowych w barach, restauracjach, w food truckach, w kebabowniach. To jest zaskakujące, że aż tak dużo w miejscach, gdzie się po prostu je. 2-3% wymieniło miejsca typu usługi beauty, segmentu beauty typu fryzjerzy i tym podobne. Respondenci podawali przede wszystkim jakość usługi. Właśnie to jest ciekawe, że nie cenę, tylko 3% osób podało cenę jako powód, dla którego wracają albo polecają jakieś miejsce. My zawsze namawiamy naszych partnerów, żeby nie walczyli ceną, tylko utrzymali wysoką jakość, bo to jest najważniejsze. 60% badanych odpowiedziało, że jakość usług i jakość produktu jest dla nich ważniejsza niż cena, która miała chyba tylko 3%. Wiąże się z tym też profesjonalizm i atmosfera miejsca. Bardzo często się atmosferę miejsca też podaje. Chyba 14% podało, że atmosfera miejsca decyduje o tym, że jakieś miejsce, do jakiegoś miejsca wracamy lub polecamy. 66% anketowanych odpowiedziało, że wracają częściej do miejsca, które zbierają punkty w programie lojalnościowym. I to jest świetna wiadomość dla nas, dla naszych partnerów. Programy lojalnościowe działają, używamy karty, używamy kartoniki na pieczątki, teraz naszą aplikację, dzięki której można zbierać pieczątki w różnych miejscach. Średnio użytkownik naszej aplikacji zbiera w dwóch miejscach pieczątki w programie lojalnościowym.